Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Szulborski, jestem prezesem Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, a co bardzo ważne, jestem trenerem kulinarnym w firmie Warto Szkolić. Opowiedzmy dzisiaj sobie coś o moich smakach. Tak naprawdę powiem Wam szczerze, że moja mama nie była może wybitną kucharką. Mój tato również nie był kucharzem, choć dziadka miałem, który gotował we Francji i przywiózł. Może też nie był zawodowym kucharzem, ale bardzo, bardzo dobrze gotował. I trochę zaszczepił we mnie ten dar gotowania i tworzenia jedzenia, bo przecież kucharz to nie robotnik, tylko artysta. Moja mama może nie jest, jak wspomniałem, wybitną kucharką, ale jak gotuje zupę ogórkową, a ona ogórki posmaża na maśle, wyobrażacie, jaki to może być imponujący smak. Jak zawsze przechodzę ku jej domu i czuję tę zupę, że ona ją gotuje, to muszę koniecznie wpaść i przynajmniej jeden talerz opędzlować. Tak samo Wy, kochani, na pewno najbardziej szanujecie smaki domu i o tym, kochani, pamiętajcie, bo tak to się niestety dzieje, że przodkowie odchodzą, a my zostajemy i warto zapisać receptury naszych mam i babci i potem raczyć się tym smakiem. A moje smaki to są smaki Kaszub. Ja wywodzę się z Kaszub, tam też mieszkam, tam też żyję, tak więc u nas jest specyficzne jedzenie. Jak sobie przypomnę, jak u nas tworzone są wesela, to u nas wesela zawsze zaczyna się od ciasta, potem jest troszeczkę alkoholu, potem jest śledź w śmietanie bądź śledź, kochani, w oleju. Potem znowu, kochani, jest kurczak gotowany z ryżem. Jak dojdziemy do tego zasadniczego menu, to musimy przejść, kochani, te wszystkie nasze tradycyjne potrawy. Na końcu oczywiście po tych głównych daniach również jest deser. Taka specyfika regionu. A czy moje ulubione danie? Mam ich bardzo dużo. Chciałbym Was zachęcić i opowiedzieć Wam o bardzo takim fajnym przepisie. Oczywiście jak spotkamy się na szkoleniu kulinarnym, które możemy dla Was zorganizować w firmie Warto Szkolić, to przedstawię Wam ten przepis obrazowo, krok po kroku. Będziecie mogli ze mną go wykonać. A jak sami dobrze wiecie, banalne dania składają się z bardzo mało produktów i dla mnie taką zupą, bo ja uwielbiam zupy, Wy na pewno też, chociaż ostatnio zupy wypiera się z menu, a restauracje niewątpliwie zwężają trochę tych zup we własnym menu, bo w restauracjach jest trochę zaczyna być nudno, że jest tylko i wyłącznie barsz, flaki, rosół, gdzieś tam może grzybowa, pomidorowa dla dzieci. A przecież w kuchni polskiej jest ponad 200 rodzajów zup. I to nie to, że żurek jest śląski i żurek jest na Warmii, Mazurach i na Kaszubach. Oczywiście te żurki się różnią, ale w sumie 400 zup. Kochani, mamy takie bogactwo naszych przodków, że warto z tego skorzystać. O tym wszystkim Wam opowiem podczas szkolenia. No ale dobrze, wracając do tej mojej potrawy, a więc polewka koperkowa z frykadelkami. Frykadelki, bo jak wiecie, mój region kaszubski trochę połączony jest z Niemcami, przynajmniej takie naleciałości też tam są, a jak mówimy na Mirolego w Niemczech, frykadele, a więc małe frykadelki, a więc małe kuleczki mięsa. I jak ja to wykonuję? Kroję sobie warzywa. Wiecie, że są różnego rodzaju techniki krojenia. Jest też technika krojenia warzyw w żulię, a więc kroimy w zapałeczki. I takie warzywka wrzucam sobie na wodę. Do tego dodaję liść laurowy, ziele angielskie, sól i pieprz. I to wszystko musi się zagotować. Warzywa są drobne, pokrojone, a więc nie trzeba ich drobno gotować. W tym czasie, kiedy w ogóle gotuje się ten wywar, ja biorę pierś kurczaka, idę na maszynkę do mielenia, mielę dwukrotnie. Raz i zmielone jeszcze raz. Dolewam do kurczaka trochę wody, zimnej, źródlanej. Pamiętajcie, nie wolno do mięsa mielonego z kurczaka dołożyć jajka, bo będzie bardzo twarde, a wręcz przeciwnie, trzeba jeszcze je rozrzedzić. I wtedy dokładam tą wodę, całą masę jeszcze raz solę i pieprzę. Do tego też dodaję świeżo pokrojony koper. I teraz wkładam to wszystko w worek kulinarny. Idę do mojego wywaru, który już się gotuje, i warzywa są już miękkie. Powoli kładę kluseczki. Jak te kluseczki z tego worka całym położę, to dodaję do tego jeszcze śmietankę. A jaka jest najlepsza śmietanka? 36. I niech mi tu nikt nie mówi, że jest tłusto i jest niedobre, bo sami dobrze wiecie, że tłuszcz jest nośnikiem smaku i troszeczkę tego dobra trzeba przemycić, bo przecież kto się raczy niedobrym, niedosmaczonym, niesmacznym jedzeniem? Musi być smaczne. A ten smak daje też tłuszcz. Odpowiednio oczywiście też dozowany. Też tego tłuszczu nie może być za dużo. No i taką zupkę dosmaczam sobie jeszcze trochę sokiem z cytryny i czekam 15 minut, bo zupę od razu nie można zjeść. Trzeba poczekać, aż te wszystkie soki się w tej zupie uspokoją, jak te wszystkie ingredencje przejdą smakami
i wtedy podaję tą zupę w głębokim talerzu. Do tego ubiję trochę jeszcze śmietanki, zrobi się takie lekkie cappuccino u góry, świeży koperek jeszcze na górę. Kochani, jak sobie oglądam, myślę, to już myślałacie, nie? Myślę, że wam też. Ale jeżeli chcielibyście poznać tą recepturę i posmakować razem ze mną tą zupę, to zapraszam was na szkolenia kulinarne z firmą Warto Szkolić. Tutaj pomożemy wam zdobyć środki na to szkolenie, a ja już mówię z państwem termin i spotkamy się i razem pogotujemy. Do zobaczenia.